Witajcie z tej strony, rzecz jasna, Starkey. A oto i kolejny, drugi już epizod z... Jak to się nazywało? To było chyba... Battle Chasers Night War, jeśli się nie mylę. No. Pierwsze spotkanie z grą, powiem wam szczerze, spotkało się z lepszym odbiorem niż się żebym spodziewał się, więc... No to jesteśmy już z drugą rozgrywką, która mam nadzieję... W sumie z drugim epizodem, nie drugą rozgrywką. Który, no właśnie, mam nadzieję, że też przyjmie się równie dobrze. Jeśli będą wyniki, powiem szczerze, na podobnym poziomie, jak na moją malutką skalę, to może nawet właśnie będzie kontynuacja i wtedy będzie tak jak... Bo kiedyś tam jeden dzień będzie właśnie Night War, inny znowu będzie Graveyard Keeper, inny będzie Gothic i jakoś tak po prostu będziemy lecieć przez jakiś czas. No. A póki co nie przyjmijmy się tym, tylko lećmy. Wykonujmy zadania. Aha. No i się zaczynają większe komplikacje. Jeśli wszystkich uderzymy, to na pewno zginą. No. Natomiast właśnie jeszcze jest kwestia tego, że istnieje ten pająk cały. Dobra. Może zmarnuję trochę. Jak to się nazywa? Many, ale miejmy nadzieję, że przynajmniej unicestwię wszystkich przeciwników tymi czasami. Dobra. I uwaga, uwaga. No oczywiście, że nie. Ale nie ma co się przejmować. Bo teraz wystarczy jeden szybki cios. I przy niewielkim... No, jak to się nazywało? Minusie. Na punktach many, jak widzicie, udało się mniej więcej poradzić, więc no. No, kolejne rozdroże. Tam jest zadanie, a tu jest brama. Czyli że co, że ta brama to jest jakaś lokacja? Strefa eksploracji. Czyli gra delikatnie mówi, nie idź tu teraz, i tak nic nie zrobisz. Dobra. Ja dzisiaj będę grzecznym zwiedzaczem i nie będę tam się pchał. Ale tak czy jak trzeba będzie zobaczyć inne rzeczy. Tutaj mam pająki, tam był chyba glut. Ale co by nie było, i tak sobie poradzimy. A nawet nie ma co się zastanawiać. Do widzenia. Już po sprawie. I w ogóle też zauważyłem właśnie, że każda postać ma jakieś tam zmienne bronie. Co, nie ukrywam, nie jestem w stanie pojąć, jeśli chodzi o większość naszych towarzyszy, ale mam ze sobą też tą całą Gali. Mi się wydaje, że u niej zmiana broni byłaby czymś dziwnym, patrząc na fabułę, że to są rękawice jej ojca, jakiś tam potężny artefakt i w ogóle, więc... No. Dobra. W takim wypadku unicestwimy pająka na pewno. I teraz tak. On bije 14 na 13. I już robi otumanienie, więc tak. Tak, dokończę pająka. No i miejmy nadzieję, że to pewnie będzie niczym strasznie groźnym. I dobra. I on ma do ładowania akurat 10, to mógłbym przywrócić 15, co... Nie, jeszcze za wcześnie, żeby myśleć o takich rzeczach, po prostu nie ma co się przejmować. Trzeba bić, zabić, to tyle w sumie. Swoją drogą, a jak tak się patrzy na samego w sobie Garrisona, kiedy jest w stanie, powiedzmy, nieaktywnym, to patrzcie. Widzicie, jak trzyma miecz? Normalnie identycznie jak postacie z Divinity w przypadku mężczyzn, ludziów, właśnie trzymają też miecze dwuręczne. No i dobra, sprawdzamy obozowisko. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego tu będzie.
Że to rzecz jasna jest bądź co bądź quest. I jak zwykle niestety nie dali dubbingu. To nie ukrywam, jest trochę smutne, bo liczyłem to, że dubbing będzie wszędzie, czytać... No nie chcę, to może nieco... A raczej, no nie jestem w nastroju na czytanie. Aha. Zasadzka. Posłaniec Zwok. Ale jesteś jeszcze właśnie jakiś opancerzony patroszyciel, muszę znowu myszki użyć. Mhm. Nie rozumiem. Nie pozwala być zaatakowany pojedynczym atakiem w trakcie trwania zwiększa siły ataku o 50, deaktywowany po pierwszym trafieniu. Nie, wiecie co, nie do końca chyba rozumiem, jak to działa, więc... A, tylko jeszcze nie sprawdziłem efektu tej drugiej postaci. Aha. Nie, no, nie pozwala być zaatakowanym pojedynczym atakiem. Tak się trwanie zwiększa się ataku o... Aha, dobra, chyba zaczynam się ogarniać. A. I tamtego nawet nie można ruszyć, dopóki się tego nie wybije, bo jest ukryty. Dobra, więc... W sumie... Wielkiej filozofii to nie ma. No i w jego przypadku... Wojenne ostrze... Nie. Niby zużyję trochę many, ale niech będzie. Wow. Ciekawe. Nie wiem, czy nie jest to bitwa w stylu musicie ją przegrać, czy coś, ale... Dobra. Ktoś jest bliski śmierci, jest niestety Garrison, więc nawet nie będę czekał. To jest tak. Trzeba się pozbyć tego czegoś, więc tak. Dobra. Garrison nie ma żadnego, więc niestety... No, będzie musiał też zaatakować. I brum brum brum. Dziab. Fajne. Po prostu podobają mi się te designy przeciwników. Bo bądź co bądź... Jakie one by nie były, nie są pomyślane, powiedzmy szczerze, w moim odczuciu, chociaż delikatnie pomysłowo. No to patrzcie, no, gdzie często można znaleźć takiego robocika starczą na przodzie i w ogóle. Teraz tak. Nie wiem, czy to wystarczy, ale zaryzykuję. Garrison ma już trochę, więc tak, w niego też. No i proszę, udało się. W sumie mogło być gorzej. Tak, 18. No, Garrison nie da rady, ale na szczęście Gali już wykończy naszego oponenta bezproblemowo. A nie, dobra, to był ten cały efekt od niego. Level up! I jakieś nowe zdolności, rzecz jasna. Otwierasz listów. Zakrwawiony list i bieżnik z odzysku. Mhm. No dobra. No dobra. Dobra. Ale skoro już znaleźliśmy się tamtym, to trzeba przeszukać wszystkie rzeczy. Cyklon, warstwo, skórzana kamizelka. Coś mówi, że mam właśnie jak wpłynek, dobra. Odniszczone działo, cyklon... Obrony zmniejsza, ale zwiększa obrażenia. Niestety chyba trzeba będzie. Tylko teraz tak, patrzcie, chyba... Aha. Nie, dobra, to tylko takie wrażenie jest przez światłocień. Ale chyba... Dobra, mniejsza z tym. Chciałem sprawdzić, czy ręka mu się zmieniła po zamontowaniu nowego działa, ale... Nie działa, dobra.
Działa, nie działa. No i właśnie jedna rzecz, trochę mnie to dziwi, patrzcie, że nawet u niej to jest broń pierwszego poziomu i chyba będzie można zmieniać, ale dobra. Tutaj jest mniejsza siła ataku, ale zwiększa mu wszystkie odporności. Dobra. Starożytne ostrze i ty... Zbieracz listów. Mhm. I zębate ostrze. Podczas ataku ma 10% szans, by nałożyć na cel efekt krwawienia. Dobra. Nawet jeśli nie jest to broń jakaś potężna, to krwawienie może być nawet cenniejsze niż czyste obrażenia same w sobie. Więc idziemy. I miejmy nadzieję, że się uda wykonać dzisiaj więcej zadań, jakiejś tam fabuły i mniej łażenia niż ostatnio to było. Dobra. Jak na razie droga się nie zaludniła potworami, co możliwe, że jest trochę pocieszające. A z drugiej strony chyba widziałem właśnie skrzynię w jakimś tam miejscu, w które fajnie byłoby pójść, ale znać życie co nie jest na teraz. Dobra, rozdroża. Teraz znów mi przeszkadzacie. Znaleźliśmy bandytę, którego przepędziłeś z miasteczka. Miał przy sobie list, ale nie udało nam się go do końca rozszyfrować. Dobra, spójrzmy no. Atrament wygląda na świeży. Piszą tu o jakiejś starożytnej broni. Coś jeszcze? Że jacyś obcy przybijają do wyspy i pewnie skomplikują sprawy. Obcy? Skomplikują? Chodzi o nas? Trudno powiedzieć, ale na pewno wspominają o żelaznym przyczółku. A co to takiego i gdzie to jest? Najpotężniejsza fortyfikacja wojskowa na południe od Śnieżnej Krainy. Długo była opuszczona, ale ostatnio często kręcą się tam bandyci. Tylko niebiosa wiedzą po co. Północna brama jest zamknięta, żeby ludzie tamtędy nie łazili. Tu macie klucz. Wyglądacie na twardych, ale w razie czego... Mam niezłą broń na sprzedaż. Może się wam przydać, jeśli rozmowa zejdzie na pięści. Inni też mają przydatne rzeczy. Popytajcie i zobaczcie, co uda się wam znaleźć. O ile wam otworzą, ma się rozumieć. Jakaś opcja wesprzyj? Ale dobra, zanim coś to sprawdźmy, jakie to ma towary. No, żelazny miecz. Usprawnione działo. Wzmocniony pancerz golema. Fajne, fajne. Jakiś tam pierśnik, który jest na przecenie i wzmocni odporności. Książka, która... O, jakaś chyba książka, która pozwala... No właśnie, tworzyć jakieś własne rzeczy, co już potwierdza, że jest crafting. No i jakieś tu inne, tutaj wszystko podsumowane. Dobra, w sumie ten pierścionek to mogę jeden wziąć na przecenie. Teraz tak, kto ma w sumie najmniej życia? No Garrison, więc chyba jemu by się najbardziej przydało, chociaż odporność. Okej. Okay. Nie mogę już niestety chyba zmienić przez to, że mu dałem. Ale odporności mu chyba też najniższe, więc nie ma co się przejmować. I dobra, można chodzić tu w różne strony. A, znowu można pogadać z tym kimś. No teraz też coś sprzedaje. Dobra. I inaczej mówiąc, on jest chyba takim alchemikiem, więc najprościej, ale... Póki co się tym nie będziemy przejmować i... Poleciałbym już za tą bramę, skoro tam prowadzi fabuła póki co. Może będzie to błąd, może nie. W najgorszym wypadku się zobaczy, cofnie trochę po XP. Wtedy zobaczy ponownie co i jak... A póki co mam nowego oponenta. Jakiś motywator, cokolwiek by to nie było. Nie wydaje się być groźne. Ale tak czy siak różnie może być. I jump. Tylko, że Kagret to był ostatni, bo wtedy mógł nieźle wspomóc sprawę. Co tam, siostra?
Nie, spokojnie, spokojnie. No dobra. Mhm. Możesz nie klikać, bo to wszystko wychwytuje mikrofon. Dobra. I swoją drogą jeszcze dajcie chwilę, bo przypomniałem sobie w sumie o jednej ważnej zmianie, więc muszę jedną rzecz po prostu ustawić inaczej, bo mogą być problemy, jeśli tego nie zrobię, więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, już przekonfigurowałem, co trzeba było przekonfigurować i w sumie... Widać tutaj gluta, który pilnuje skrzyni skarbów, więc... No, aż żal byłoby nie przejść obok niego i nie zdobyć tej skrzynki. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Jeśli to będzie pojedyncze glut, to super. No proszę. Kto by się spodziewał, że to będzie takie... łatwe. No dobra. Tym razem, o dziwo, Calibretto był pierwszy, więc... Udało się chyba wyeliminować gluty dzięki temu... No, nawet overkill zalazł tutaj, więc... No. Dobra, fajnie, dziękuję. Dawajcie nagrody. Nic specjalnego. No, ale tutaj mam jakąś skrzynię. Jaśna pętla i jakiś pierścionek. Jeśli to jest... Znaczy, to jest miksturki. Jaśna pętla to jest... Przyspieszenie, ale zmniejszyłoby to mu życie. O 60. No ale siłę ataku zwiększonej daje to przyspieszenie. Wiecie co, chyba siłę ataku to jednak bym przekazał jej, bo tak coś czuję, że... Ona chyba jest taka... Wytrzymała mocna i w ogóle. A jednocześnie dosyć... Łaba z ataku, co? Miejmy nadzieję, ten pierścień trochę wyrówna, bo jednak... Coś przecież można byłoby zrobić na niezłego DPS-a. Czy tam off-tanka. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to oznacza off-tank. Offensive tank, czyli obrońca ofensywny. Skupiający się na ofensywie, ale z dosyć dobrą przeżywalnością. O. Nawet nie zobaczyłem, jaka jest tam różnica. Ale proszę. Wszystko wydaje się być jak w największym porządku i jak najlepiej. Jakieś dziwne platformy. Coś mówi, będą. Coś mówi na pewno tu fast travel zaraz zaczną zamontowywać czy coś. No i nietoperz z ruin. I przeciwnik, o którym dalej nic nie wiadomo. Dobra. I albo się wydaje, albo właśnie działko było trochę inne, więc jak po prostu jest już w pozycji bojowej, to widać, że się to różni. Dziękuję bardzo. Kolejna dziecinnie prosta bitwa. I miejmy nadzieję, że zaraz już to będzie koniec naszych zmagań z takimi oczywistymi oczywistościami. U, proszę, proszę. Są też poważniejsi przeciwnicy. Ale zanim oni, to chyba warto byłoby zobaczyć, co się dzieje w takich miejscach. Chyba znalazłem zabójczego oponenta. Nie wiem, co to oznacza. Może lepiej zamiast się tym interesować, będzie właśnie pójść chyba z fabułą. Bo jest jakieś pomarańczowe ramki, jakieś czerwone ramki. Wydaje się być trochę groźne, więc... Ja zdecydowanie lepiej będzie pójść najpierw do żelaznego przyczółka. Aha. O. Wiecie co? Ja idę na całość, idziemy na legendarnym. Mhm. A, dobra. Pierwsza przygoda w tym loku na trybie legendarnym. Niech będzie na heroicznym. W takim wypadku, jeśli nie zalecałem tego. No ale dobra. Zobaczymy, jak będzie na heroicznym, bo jednak... Nie ukrywam, bym chciał legendarny, ale trochę mi to... To, co oni tam pisali... No, trochę mnie zraziło.
Dobra, w tym miejscu warty nad żelaznym przyczółkiem sprawuje wartownik. Jeśli zdecydujesz się wejść, pamiętaj, stąpaj ostrożnie. To miałem takie trochę masło myślane z tego wyniku, ale dobra. Oto żelazny przyczółek. Niby opuszczony, a nieźle go oświetlili. Najciszej to my nie przyszliśmy. W środku możemy się spodziewać oporu. I dialog mi przeskoczył znowu. Leziemy. Oj. Aha, ci tutaj mogą strzelać do nas nawet, żeby zadać obrażenia nam. Tu. Aha, czy te potwory po prostu będą na dużo wyższych poziomach, jeśli idziemy w ten sposób. Chyba. Teraz pytanie, czy ja przylazłem tutaj zdecydowanie za szybko? Czy to naprawdę jest takie trudne? Dobra. Ale jakby nie było, mam nadzieję, że sobie poradzimy. Teraz tak, bariera. Ciekawa zdolność. Nie wiem, czy ona już była, czy nie. A tym się teraz nie będę interesował. Bijemy bandytę rewolwerowca. I miejmy nadzieję, że zaraz to się... No, zobaczcie, jakie skarby kryje ten loch. I dobra. Nie byłem tu wysoki poziom, ale nie będę ukrywał. Coś tak nie widzę tej trudności. Przynajmniej w walce z nimi. Dobra. Nie wiem, czemu to... Dobra, dar natury. Niech to zarzuci w sumie, kto wie, te trzy punkty przy każdym ataku odnawiane mogą być dobre. W szczególności na tego rewolwerowca, który bądź co bądź chyba bił kilkukrotnie. Dobra, gdzie to jest? Rozpłatanie. To mnie niech ruszy na bandytę. Tam w sumie na gluta. No. I właśnie o takich rzeczach mówiłem. Bandytę krwali. A nie, to glut krwali. Dobra. Delikatne leczenie, ale proszę. Fajne efekty. Dobra. No. Zrób to lepiej. Mój drugi golemi bojowy. Wylecz się, bo jeszcze nam padniesz. No do tej pory nie rozumiem, czemu Okrot jest taki golem wojenny. Widzicie go. Jakiś taki byt stworzony. No, widać, że czysto z myślą o walce jest największym lekarzem drużyny. Nie ukrywam, jest to dla mnie tajemnicą, ale... Jaki powód by tego nie był, to i tak ciekawy zamysł. A ty się ostatnio co sądzisz o tym, że taki gol wielki... No właśnie, też nie, ale ciekawe, takie nietypowe. Dobra. Co to? M3 sześcian emanuje energią, kiedy się zbliżasz. Na jego boku wyrodzą inskrypcje. Niektóre skrzynki dają, a ta zabiera człowiekowi. Złap ją, jeśli dasz radę, a wzmocnienie cię czeka. Może umieścić w nim coś z ekwipunku, ale nie wiadomo, co się stanie później. Dobra. I zobaczymy, o co chodzi. A, innej części podziemi. Aha, czyli muszę... Znaleźć tą kostkę i jak ją znajdę, to w nagrodę coś dostanę. Już wygraliśmy. Czyli, że co, że to będzie jakaś taka prosta bitwa? O, widzę, że pstrykiem się bawisz. Dobra. Zabij tego nietoperza. Drużyno. No, przecież ja nic nie mówię, tylko zauważyłem, że po prostu się bawisz. Dobra. Ma 10, więc można zrobić tą zdolność. Okej, solidny cios niech poleci też w niego. Żeby po prostu obejmili te efekty. I teraz rozpłatanie. Dziękuję bardzo. Wrogowie prawie pokonani. Wszystko dobrze.
A nasz robot bojowy, który jest lekarzem, znowu umiera. Z tego powodu niestety się nie da wyleczyć, jeśli nie użyje zdolności jakichś takich nietypowych. Dobra. Może to będzie błąd. Może nie. Ale zrobię to głównie dlatego, że chcę robota właśnie, jak mówię, wyleczyć. Nie wiem, siostra, co się stanie, jak zginie cała drużyna, bo ja do tego nie dopuszczę. Dobra. Może z delikatnym stratą. No, z tym właśnie HP zacząć mi ich widzieć. Ale moim zdaniem to było lepsze. Robot jest pełen życia, a Garrison wcale nie jest taki też bliski śmierci dzięki temu, więc... Dobra. Zbieramy skrzynkę. Co tu jest? O, kolejna część łupów wojennych. Dziennik pisany odręcznie na pergaminie. Lepiej odgadują generała, odkąd tylko powrócił. Mówią, że się zmienił. Sam go jeszcze nie widziałem, ale nikt nie wie tego, co wiem ja. Jak z czasem wojna zmienia człowieka. Teraz mieliśmy tu ręce pełne roboty, ale w porównaniu z prawdziwym frontem jesteśmy bezpieczni. Żelazny przyczółek przez ostatnie lata został tak rozbudowany, że nawet gdyby ktoś przebił się przez zewnętrzne mury, zgubiłby się wewnątrz. Sam siedzę tu już 10 lat i wciąż odkrywam to miejsce na nowo. A może już mieszam się we łbie? Jeśli Tazweier faktycznie się zmienił, nie winię go. Domyślam się, przez co musiał przejść. Tak czy inaczej, nie zamierzam przekonać się o tym na własnej skórze. Będę się trzymał z daleka. Parlost. Okej. W ogóle warto sprawdzić, czy na początku gdzieś nie ma tego sześcianika, bo powiem wprost... Ja rozumiem, że takie gry lubią być czasami wredne pod tym względem, że... No, lubią mącić w głowach, wkurzać, oszukiwać i w ogóle. Więc... Nawet nie chcę ryzykować tym, że pominę ten sześcian i stracę przez to podstawowe działko startowe. Chociaż w sumie mam lepsze, więc... O, proszę, chyba go znaleźliśmy. Tylko tak. Żeby się tym zająć, warto byłoby poleść tam i ich ogłuszyć przy użyciu gali. Dobra? Zacząłem oszołomieni. Więc teraz zobaczymy tylko, jak ten efekt wpływa na całokształt. Ogłuszę na krótką chwilę, czyli że co, pierwsza runda po prostu... Aha. Po prostu pierwszą rundę oni odpuszczają, czy jak? Dobra. Najpierw zajmie się tamtym, bo jednak wydaje mi się groźniejszy. Chociaż ty, jako że jesteś... Dobra, nie jesteś najbardziej papierowy, ale najszybciej bijesz, to będziesz był zajmie tego drugiego drona. Teraz tak, Gali ma 10. Więc wystarczy to na to, żeby zarzucić na oba roboty. Kalibret to ma 10, więc niech chociaż trochę redukcji obrażeń narzuci tą swoją dziwną. Ty masz, mój drogi Garrisonie, 15, to robisz super ciosa w tamtego. Dziap. No i oczywiście prawie giniesz. Te roboty będą biły chyba dużo. Okej, okay. Krytyk, fajnie. I uwaga, uwaga. Tak, dobrze było zrzucać to. Super. Robot padł. Teraz tak, gdzie to jest? No niestety nie mam niczego, ale chyba trzeba będzie to zarzucić, żeby Garrison na mnie zmarł. Chociaż... Dobra. Nie ma co też przesadzać, aż tak źle nie będzie. Dobra, Breto. Lecznicza fala. Nie masz energii, ale to jest jednak cenniejsze. I proszę, w sumie się udał się, tak jak chciałem. Dobra. Nie lubię takie... W miarę spokojne, a jednocześnie na tyle... Myślę, że nie nudzą jakiś szczególnie. Dobra. Rozumiem. Ten robot jest tutaj po to, żeby unicestwić moją drużynę. Teraz tak, tylko czy
Beto zdążyłby jeszcze raz rzucić leczniczą falę. Nie wiem, ale to jest moja jedna nadzieja. Więc tak, ty masz już na wstrząsa, to robisz wstrząsa. Proszę, zdążył. O dziwo. No, no nie wierzę. Co ty robisz, tak uwziął na tego mojego Garrisona? Myślę, czemu on ciągle robi ten, można powiedzieć, taki rakietowy atak. No, a teraz robi zwykły. No niestety, strasznie mocny to jest. Ale może się uda. Dobra. Czyli wyzwanie jest jednak. O proszę, wstał. Dobra. I w sumie jako pierwszy zdobył poziom czwarty, więc chyba jest dobrze. Tam tu mamy łupy wojenne 4x4. Ej, to gdzieś tutaj 3x4 zgubiłem. Innik pisany odręcznie na pergaminie. Dobra. Generał to wspaniały człowiek. Ja, podobnie jak inni, w jego pobliżu czuję emanującą od niego potęgę. Ravenheart, chciałem Hearts, nie wiem jak to przeczytać do końca, ściuchnął mnie dziś rano i powiedział, że to zwykła zbroja i lepiej, żebym się nie zbliżał do generała. Twierdził, że ta zwier się w tym wszystkim pogubił. Ravenheart to głupiec. Dlaczego bracia nie mogą się dogadywać? Jego zazdrość jest widoczna jak na dłoni. Generał poszedł w bój przeciwko ludziom, a wrócił jako ktoś większy. Wiem, że zabrzmi to jak bluźnierstwo, ale teraz jest niczym. Aha. Dobra. Jeszcze jest ciepły w dotyku. Podobnie jak wcześniej, emanuje magiczną energię. Wewnątrz jest świecząc w jego świecącego rdzenia, zauważasz przedmiot, który podarwałeś ścianowi. Jednak wydaje się on nieco inny. Podniszczone działo, ale w dużo lepszej jakości. Aha. Czyli też ściany w taki sposób będą działały. Jak to działa? Zabiera krytyki, daje bonusy do wszystkiego. Okej. Fajne. Teraz tylko najgorsze. Moja drużyna jest dosyć mocno ranna. A jednocześnie muszę podróżować i w ogóle. Dobra, tutaj się nic nie ma takiego. Gdzie to jest? Dobra, nie mogę znaleźć teraz jak na złość. Tak jak myślałem. Brakuje mi jednego, to może warto byłoby właśnie poszukać tego wpisu, czyżby? Nie, taka praca. Raporty bandytów. Wygląda na niedoręczony rys. List, dobra. Szefie, do brzegu przybyło kilka statków. Dość szybko się z nimi rozprawiliśmy. Nasi chłopcy wyłowili z wody kilku ocalałych. Gdy tylko będziemy mogli, przeprowadzimy ich. Przydadzą się szefowi w tym, co szef robi. Nie wnikam nawet. Nadal przeszukujemy przyczółek, szukając tego. Gdy szef powiedział, czego szukamy, byłoby nam łatwiej. Bez urazy, oczywiście. Właściwie to zapomnijmy, że to napisałem. W sumie mógłbym to zdanie zamazać. I to też. A co tam? Zapłatę przyjmiemy standardowo. Nawiasem mówiąc, ostatnia partia była zbyt sfermentowana. Chociaż złoto było w porządku. Givens, Givens, nie wiem jak to przetłumaczyć. Dobra. Bieramy. Co? Aha. Nie wiem czy była opcja. Ale dobra. Bieramy. W środku w sumie nic takiego szczególnego nie mam. No nie. Dobra, zdążyłem ogłuszyć na szczęście. W sumie teraz chociaż chwilę będziemy mieli spokoju. Dzięki temu wszystkiemu. Dobra. W sumie niech będzie, że na razie zwykłe ciosy. A specjalnymi zaczniemy się bawić dopiero teraz. Chociaż to będzie konieczne. Nie czuję aż takiej konieczności wielkiej, więc niech będzie, że bij zabij i Gali dokończy dzieła zniszczenia. W sumie
Może gdybyśmy nie ogłuszyli go, też dalibyśmy radę. Super, wszyscy już są na wyższych poziomach. Zwyczajne części. I w sumie jestem jełopem, bo jak zwykle zapomniałem zmienić pancerz, który w sumie jest pod każdym względem lepszy. No dobra, tutaj już przeczytaliśmy. Co jest, jeszcze raz można? Tak, tak samo. Jeszcze raz. Mam niby już 30 parę minut, ale wiecie co? Ja spróbuję jeszcze trochę pozwiedzać, może znajdziemy to, czego nam trzeba. Oho, historia żelaznego przyczółka, korzenie, dobra. Ten fragment pochodzi zapewne ze starego podręcznika. Kiedy pan mrok upadł, dolina na krótko zeznała spokoju. Kiedy pokonano Verusa, nic przedstawiającego jakiekolwiek wartości nie zostało na wyspie, dlatego niewielu tam powróciło. Zmieniło się to jednak po odkryciu wielu studni many. Wciąż młody król Vankelor, czy Vancelor, nie wiem jak czytać, ponownie zdał sobie sprawę z wagi odkrycia i czym prędzej posłał swoich najlepszych żołnierzy na wyspę. Mieli za zadanie zbudowanie przyczółka, który zapełniłby królowi prawo do nowych terenów. Z początku prace posuwały się powoli, głównie z powodu dzikich zwierząt. Niektóre z nich żywiły się maną nękających robotników. Kiedy zakończono pracę nad pierwszym murem, przyczółek zaczął funkcjonować. Dobra. Tak więc z tego co widać, chyba tutaj jest dużo ścieżek do zwiedzania i szukania. Lekko świecący proszek i w sumie... Póki co chyba można iść tędy się tym zająć. Aha. Jest tam jeszcze ten jeden ukryty. Okej. Aha. Czyli jest tutaj bitwa. Niestety to jest chyba ta misja związana z fabułą. Jest wam muzyczka, muszę przyznać. Nie wiem, czy to nie jest jakieś takie starcie z bossem czy coś. Ej, to może być naprawdę spore wyzwanie, ale dobra. Ale wściekłości w ogóle. O! Dobra, Garrison. Chyba wodza najpierw wyeliminujemy. Nawet jeśli ma być tym najwytrzymalszym. Dobra. Unicestwienie, dziki ogień. 14, nie. Tybi rewolwerowca. Co mi nie jest jakoś szczególnie groźne, ale lepiej być przygotowany na wszystko. Dobra, Gali. Wódz bandytów. No. Nie jest tak źle. Powiem wam szczerze, te roboty, które widzieliśmy wcześniej, były groźniejsze. I tak jest moje zdanie, póki co. Dobra. Jeszcze, jakby też się przyda. Garrison ma 15, potrzebuje 25, więc bij nas jeszcze normalnie. I teraz zarzucimy rozpłatanie. Dobrze jest być złym. Tarcza ochronna, regeneracja punktów życia. Aha. Dobra. Poważna sprawa. Dziki ogień. I fala wściekłości. Dobra. Ty, moja droga Gali. Dobijesz wodę bandytów, rzecz jasna. Nieźle, nieźle. I... O, no... Największy błąd, jaki mogli zrobić. Atakować Gali, która ma chyba największą redukcję pancerza ze wszystkich. Znaczy, obrażeń ze wszystkich. Dobra. Ma 10, więc można znowu rzucać kamieniami. O! Nie będzie łatwa. Dobra. Lecznicza fala nawet kosztem many. Nie możemy stracić Garrisona. A niestety jest już blisko śmierci, więc tak.
Rewolwerowiec. Niestety. No, nie wierzę. Daliśmy kalibretto. Dobra, Gali. A co ja będę czekał? Obrażeń, mam nadzieję, że to wystarczy. Dobra. No nie wierzę. Dobra, przynajmniej tyle. Dobra. I zatrucie. Najwyraźniej chyba z efektów wszystkich obecnych tutaj. Dobra. 63, ale... Ja wiem. W sumie chyba większego zagrożenia tutaj nie będzie już, więc... 28 zostało. Gdzie to za spłatanie? 23. No cóż. I pewnie padnie. No jasne, musiał paść. No, bitwa nie będzie łatwa. Ale w sumie sam sobie zadecydowałem o tym. Dobra. W następnej rundzie ożywiamy któregoś z towarzyszy. No i jedno obrażenie. Musiało. Po prostu musiało. No i oczywiście nie wszyscy będą mieli efekty, tylko nie. Moja postać będzie stała w miejscu. Aha. Super. Mam już 41 minut, ja dalej. Musiałem kalibretto ożywić. Nawet jeśli te butelki mają być cenniejsze później, to... No jasne. Tak ja po prostu mnie nie lubi i tyle. Dobra. To jest moja największa przewaga. Że mam tą barierę, jakkolwiek ona nie była nadziewna. Chociaż... To już mi koniec. Prawie. Nie... Ktoś mówi, że naprawdę nie mam szansy. Zlamiłem, bo nie zapisywałem, rzecz jasna. Dobra... No i znowu trzeba barierę. Pewnie całą manę zmarnuję na to wszystko, ale... To jest w sumie moja jedna nadzieja. Spamować barierą ile się da. I zaraz mana mi się skończy całkowicie. On ciągle mi przebija tą barierę. To nie jest niczym pocieszającym. No i niestety, ostatnie już użycie bariery. Potem zostało rzucanie kamieniami, jeśli by mi zostało trochę many, ale... Coś mi się nawet na to będzie za mało. Nie zmienia to jednak faktu, że muzyczka dalej. Bardzo fajna. Dobra. Aha. Nie mogę dzięki temu bariery użyć, ale... Udało się. Było ciężko, ale proszę. Nie wierzę w to, normalnie. Zrobiłem wszystkie chyba mikstury. O, i znowu nowe ubranko dla Gali, które jest pod każdym względem lepsze. Więc te... Chyba powinienem... A, nie ma zapisywania jako tako, dobra. Użyć kalibretto teraz właśnie do działania. Ale skoro jest tutaj droga dalej i tam była jakaś ścieżka i w ogóle wiecie co to... Na tym chyba zakończymy obecnie odcinka, bo już prawie 45 minut. I oczywiście do zobaczenia w następnym, o ile dalej chcecie widzieć tą grę. No i trzymajcie się. Hej.